Halo, dzień dobry, witajcie serdecznie. Słuchajcie, patrzcie, jak słońce świeci. Aż nie można oddychać od tego gorąca. Patrzcie na ziemię, ta ziemia po prostu no zamieniła się w piach. I wszystko tutaj mamy z piasku, a praktycznie w sumie z piaskowca. Aż widzicie mojego skina. Mój skin aż pożółk, patrzcie, cały żółty skin mam przez to słońce. Jeżeli chcecie mnie uratować, zostawcie kciuka w górę, bo każdy kciuk w górę to jedna buteleczka wody dla mnie. Chyba nie chcecie, żebym umarł z pragnienia, prawda? Chyba nie. Chociaż niektórzy pewnie tak. Ale ty nie. Ty jesteś dobrym człowiekiem. No a teraz tak na poważnie. Słuchajcie, mamy znów dziwne moby, które będziemy testowali. Tutaj mamy. Nie jest ich tak dużo jak ostatnie materiały, ale zapewne będą również ekscytujące. Tak więc weźmiemy sobie kilka tych mobów i będziemy je sprawdzać po kolei. Zrobiłem tutaj taką małą zagrodę. Nie wiem, czy się ona przyda, czy jakiś mob jej nie rozwali, no ale zobaczymy. Tak więc słuchajcie, będziemy testowali teraz pierwszego moba, którym jest Lily Lurker. Okej, uwaga, stawiamy go. Co? On w wodzie powinien być chyba, patrzcie. Czekajcie, to zrobimy sobie tak. On powinien być chyba w wodzie, skoro ma lilię wodną na sobie. O! No właśnie, można po tobie chodzić? Nie można niestety, ale ma lilię wodną na sobie, patrzcie. I po prostu on sobie tak pływa. Wygląda trochę jak Pokémon, niestety nie pamiętam już nazwy tego Pokémona. No ale właśnie wygląda jak taki Pokémonik. Dobra, gin, już możesz ginąć. Masz, tutaj dam ci twoje jajo. Dobra, o, patrzcie, lilia wodna z niego wypada. No, proszę. No i dobra, kolejne Blazing Juggernaut. Uwaga, patrzcie się. Dzień dobry. Ej, to jest Blaze, który ma zbroję. Jak to tak? Czekajcie, weźmiemy sobie miecz jakiś. Zobaczymy, ile hitów trzeba. O, ma inny dźwięk trochę niż Blaze. Ale co z niego wypada? Płomyk z niego wypada. A z tamtego chyba tylko pałeczki wypadają te, nie? Blaze Rody. Czy ogień też? Nie no, ogień wypada z tego. Z Magma Cube'a chyba. Czy ja już nawet nie pamiętam tych dropów. Dobra, mniejsza z tym. Baby Spider, dobra. Czyli dziecko pająka. Powinno być małe. A czy jest małe? Bea! Wow! No, trochę takie małe jest. Ale czy on jest takiej samej wielkości co Cave Spider, czyli ten jaskiniowy? Nie, jest mniejszy, dobra, faktycznie. Jeszcze sobie weźmiemy tego normalnego Spidera. Zwykły Spider tutaj. Uwaga, gdzie on jest? Spider. No jest taki, tutaj mamy różne wielkości pająków, od największego, później mniejszy i ten jest najmniejszy. Dobra, czyli można już je Można już je tam zabić. O, ten co sam się zabił, bo przecież nikt nie lubi pająków. Nie no, oczywiście. Nie no, pewnie tam są. Znaczy nie no, jest dużo osób, które lubi pająki, tak więc są. Pozdrowienia, a teraz przechodzimy do następnych pająków chyba, nie. A nie, nie pająków, mobów. Lost Miner, okej. Czym będzie Lost Miner? Uwaga, tak, zagubił. Czekaj, poczekaj, daj mi. Ale co ty chcesz? Bić się chcesz? No skąd mam wiedzieć, gdzie jest wyjście? Widzisz, że pustynia jest. No, ale o co ci chodzi? No nie powiem ci, gdzie wyjście jest. No, ale ty, nie wiem, czy to by trzeba ręcznie to wytłumaczyć. No trochę powagi, bo patrz, coś ci w ogóle tutaj leci, nie wiem, umyj się, bo patrz jak te cząsteczki tutaj ci lecą. No i nie łaj za mną, no kurde, odczep ty się, no, jak ty w ogóle chodzisz? Weź, czy ty lubisz facetów, że tak chodzisz i jeszcze za mną chodzisz? Dobra, Lost Miner leci tutaj, a my przechodzimy teraz do Void Eye, czyli jakieś oko. Wow! Co to za oko? Dzień dobry, panie oku. Ej, nie mogę. No co? Tepa się. Ale na szczęście da się go trafić. Jest! Dobra, z niego wypada Eye of Ender, oko Endu, dobra.
Następny, a nie, teraz już to było już, czyli tam ląduje Flame Spear. Dobra. Wow! O kurde, ale to fajne jest. Nie, 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 trzeba miejsce zrobić, żeby to nie ginęło. Nie, no taka ośmiornica. O panie. Nie, 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 nie. Tak nie może być. Dobra, głębsze trochę to jej zrobimy, bo to jednak jest duże trochę. A w sumie może takie będzie nawet... Może takie będzie lepsze. Dobra, trochę jej tej wody tutaj nalejemy, żeby miała tej wody, żeby mogła się napić. Dobra, i uwaga. No co? Ale czemu giniesz? No i czemu zginęłaś? To jeszcze głębsze chcesz? Ale ty wymagająca jesteś, no naprawdę, no trochę powagi. Teraz giniesz też? No to po co na zewnątrz wypływasz? Co to jest? Flame, A, bo to pewnie... Patrzcie, a jak podpalimy lawę, bo w sumie flame, czyli płomień. Czyli może to musi być w lawie i wtedy nie będzie ginąć. No nie wiem, zaraz zobaczę. Pewnie głupotą to jest, co robię, ale no warto spróbować. Jest! Patrzcie! A wykryłem się, wiem co lubisz, tak, ja też cię pokąpię tutaj. Gorąca kąpiel jeszcze nikomu nie zaszkodziła, prawda? No oczywiście, że prawda. Dobra, to ty tutaj się kąp. Jajo twoje tu rzucam. I teraz harpy. Co to jest? Halo? Trochę powagi! Gdzie? Ale to fajnie chodzi. Ej, patrzcie jak to ląduje. Patrzcie. O, tak ląduje i idzie sobie. Ale trochę jak sowa wygląda, nie? Czy taka sowa... No nie wiem. No i po sowie. Goblin, o, goblina możemy zespawnować. Goblinek mały. Dzień dobry, ty w ogóle będziesz mnie bił jak... No, będziesz, ale przecież ja cię lubię. Jak bardzo bijesz? A to słabo tak. Dobra. Co to? Po co ona robi? Ona się... Bo... No chyba cię coś boli. Patrzcie na to. Co ty? Jeszcze ta głowa jej się powiększa. No... Weź się opanuj. Opanuj się, kobieto. Trochę powagi. No... Nie, dobra, bo normalnie chyba oszalałaś. Koniec, ośmiornico, ty będziesz ze mną tutaj pogrywać. Dziękuję i do widzenia, no. Ten tutaj pływa dalej. Znaczy pływał. Dobra. Blazing to chyba mieliśmy, jeszcze tego nie mieliśmy. Shipman! Ej, nie. Co to za palenie? Shipman, czyli jakiś człowiek... Owca właśnie. Patrzcie, mamy tutaj człowieka owce, który jest podobny troszkę do villagerów, ale chyba w ogóle niższy jest, niższy niż my. Człowiek owca zawsze na propsie. Człowiek owca. Dobra, czy ty mi coś robisz, czy, a może czymś handlujesz, na przykład wełną? O, handluję czymś, patrzcie. Gold ingot za 9. Nie opłaca się, przykro mi. Dobra, dzień sobie zrobimy. Ciebie zabijemy, bo nie przynosisz żadnych korzyści. O, i czarną wełnę mamy. Czekaj, czy są inne kolory. O, są inne kolory, patrzcie. Elegancko. Tylko wszystkie czarne mają tutaj. Ktoś nie dorobił chyba. Dobra. Tak więc, tutaj mamy, czyli teraz lecimy po następne. Trzeba trochę przyspieszyć, bo zaraz nam czasu braknie. Dobra, lizard. O, co ty masz? No, co to za jaszczura? Dawaj to! O nie, no pożycz to, daj mi tego ingota. Widzisz, bo... O, wypuścił! A to jeden, to waran chyba jest, nie? Coś takiego. Dobra, grow. Ale są jakieś inne? Nie, takie same chyba wszystkie są. No, odczepcie się! Dobra, growth sprit. Tata! Dzień dobry! A czy będziesz mnie bił? No, jak fajnie. Mogę cię... O ty kurde. Co ty mnie bijesz? Tata, będziesz bił? O nie, tak się nie będziemy bawić. Absolutnie.
Dobra, teraz Haunted Tool. Nawiedzone te narzędzia, patrzcie. O kurde, nie, to mi się podać. Gacze będą ten biły się z nami. Narzędzia będą. O! Nie! Nie! Idzie! Siekiera mnie goni! Siekiera mnie goni! Kurde! Bije się z siekierą. Kurde! Odwróć się, kurde, jak ty mocno bijesz! Odwróć się, kurde! O ty! O! Dobra! Dałem radę! Dobra, czyli tak. To już było. I teraz. Mimik! Uuu! Taka skrzynia była kiedyś w Aether modzie. Można do niej zajrzeć? Nie. Nie można. O! Nie! Dobra, możesz mnie zabić, bo mam mało życia. Albo nie, bo mam tutaj jaja przy sobie. Nie, dobra, patrzcie, jeszcze ten miecz mnie chciał gonić. Co za... Jak cię zabiję, to co? Skrzynia wypadnie z ciebie? No gdzie ucieka? Patrzcie, jak ucieka! Jak ucieka! O nie! Przede mną nie uciekniesz. O, skrzynka wypadła. To nic w niej nie ma, niestety. Dobra, mimik był. Dodo, ptak Dodo? O, Dodo! Ale ty słaby jesteś, Dodo. To te miecze za mną, no ten miecz będzie teraz za mną chodził, no nie wierzę. Co to jest? Traveling Mer... Czy ty podróżujesz? I patrzcie, może on... Ktoś tutaj tego moda właśnie wyprzedził, że on sam... Ale to jest... Kurde, już bym wolał, żeby w 1.14 handlarz wyglądał tak, a nie na lamie jakiejś. Już bym wolał, naprawdę, patrzcie, ma plecaczek, ma wszystko. I tutaj... I ten plecak na przykład by można było zebrać, nie? Ciekawe, czy tutaj można... Nie, tutaj nic z niego nie wyleciało. Ale fajne by to było. Dodo był. To było... Troll Lager. To jakiś troll? O! Kurde, patrzcie. Ten troll przypomina trochę golema. Mogę cię walnąć? On z kamienia jest. No to tego mogę. Aj, dobra. Nie mogę, ale patrzcie, jak on pięknie wygląda. Motor spa... O, jakaś większa... Patrzcie! O nie! Jezu, to jest straszne, jak te pająki tak wy... Nie pokazujcie mi tego, ale dobra, jednak zobaczymy. Patrzcie, ona respi jeszcze! I... No... O kurde, jakie dźwięki! Dobra, nie... Dajcie mi spokój z tymi pająkami, ludź! Dobra, czyli teraz... Idziemy po następne... Tutaj będzie ostatni pasek tych normalnych, w sumie nawet nie. Dobra, i teraz uwaga! Mamy creeper taki. Creeper... O, to jest chyba naładowany. Nie, rocket! O kurde. Dobra, to tylko zespawnuję te... Jeszcze... Kameleona mamy tutaj! O proszę, dobra, kameleon jak kameleon. Ale tutaj mamy różne... creepery chyba. Tak, jeszcze taki creeper. Dobra, i zobaczymy jak one wybuchają. A! Ja mam... O ty kurde! Trochę powagi, no. Dobra, musimy sobie zjeść coś. Zjeść coś musimy. Dobra. Proszę o przywrócenie HP. Dobra, który to TNT rzucał? Ten chyba. No, dostaw! A te? Nie. O! Kurde! Nie tul! No! Przestań! No zabiłeś go, ty draniu! I się nie dowiemy, przez niego. Możecie go oskarżać, że się nie dowiemy, jaką wybucha. Przez niego. Dobra, kamerona widzieliśmy. Teraz slime. O, slime, patrzcie. Slime, który ma ukrytego redstone'a. Czy wszystkie mają... Ło, a ten ma jabłko. A ten ma co? Co on ma? Barwnik jakiś. Patrzcie, jakie slime, duże, z jabłkami w środku, jedzą jakieś jabłka. Dobra, szkieletem warrior, wow. Jaki duży szkielet. Dzień dobry. Czy chce się pan bić ze mną? Nie? No dobrze, to nie. Dobra, brain slime. I o co chodzi, że co? Że jaki brain? Masz jakiś mózg w sobie? Czy co? Czy jak ty się to... Nazywasz, nie no, zwykły slime. Jeszcze tu jednego mamy, nawet dwa. Dobra, festive, a nie, tego widzieliśmy. O, i tego w sumie też już widzieliśmy. Rocket,
support creeper, to który to był? Ten. A patrzcie, jak on ma minkę w ogóle. Halo? Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. No ja... Jak wy... No ale on ucieka! No nie, no on ucieka, to jak tu się bawić? Dobra. Dodo widzieliśmy. Aha, to takie jajeczko jest. Dobra, czyli takie inne. Mimic Orb. Tego się nie da spawnować. Dobra, czyli ostatnie rzeczy, jakie nam zostały. Miecz oczywiście jest normalny. Spider Egg. Tego się nie da postawić. Mystery Egg. O! Jaki fajny creeperek! Dzień dobry! Dobra. Kolejne. O, ten mi speeda daje. I tego. Siłę. U ten z tym nie. Jakie to. Nawet te małe są. A idź pan. Ode mnie, Spider Egg. Dobra. Kamuflaż. W ogóle. Czy będę mógł kamuflaż zrobić? Zaraz zobaczymy, czy uda nam się zrobić taki kamuflaż. No, odczep się ty. Chodzi za mną. O. Tylko. No i co? Znikło? No i faktycznie, kamuflaż się zrobił. Jak... nie wiem co, może tak o. Nie, też nie. Może to... Dobra, mniejsza z tym. Widocznie się nie da. Dobra, słuchajcie. Tak więc, to by było chyba już na tyle. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten odcineczek i napiszcie w komentarzu najlepiej, który z tych mobów wam się najlepiej podobał. Mi osobiście chyba... ta ośmiornica, co tutaj była, ten NPC, co największość mi się podobała, tak więc nie wiem, które powiedzieć, no te zwierzęta to jak zwierzęta, Dodo jak Dodo, nie? Ale ta skrzynia na przykład śmiesznie uciekała, nie no fajne, prawie wszystkie są fajne, dobra, ale napiszcie, który według was najlepiej. Tak więc dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale, pa pa i nie zapomnijcie o kciuku w górę, tak.